Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Dzień dobry, witam szanownych słuchaczy. Ja nazywam się Bruno Fritz, a to jest Operacja Styl. Dzisiaj o autorytetach. Porozmawiamy o nich na podstawie, na przykładzie bardziej, influencerów, bo oni są w dzisiejszych czasach bardzo często idolami dla młodzieży. Influencer to słowo pochodzi od angielskiego słowa influence, które znaczy wpływ albo też wpływać, jeśli się go używa jako czasownik. Myślę, że to słowo najlepiej opisuje w zasadzie, kim ten influencer jest. Bo jest to osoba wpływowa, znana, rozpoznawalna, która swoją popularność zyskała w internecie, głównie w social mediach, czy to na YouTubie, TikToku, czy też Instagramie. O tym, czy mogą być autorytetami dla nas, porozmawiamy sobie z naszym gościem. Z nami już jest pani Małgorzata Barańska-Gus, która jest psychologiem. Miło mi tutaj u was gościć. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Nazywam się Małgorzata Barańska-Gus, jestem psychologiem, psychoterapeutą, pracuję z nastolatkami, z osobami dorosłymi. Tutaj pojawia się pytanie, czym tak właściwie jest autorytet? Wydaje mi się, że taką najważniejszą częścią bycia autorytetem jest to, że ktoś nas darzy jakimś szacunkiem, podziwem, respektem, ktoś liczy się z naszym zdaniem, ktoś chce się z nami utożsamiać. To jest jakiś rodzaj relacji, rodzaj bycia z kimś czy bycia wobec kogoś, gdzie taką najważniejszą częścią to chyba właśnie ten szacunek. A kto dla pani takim autorytetem właśnie był czy dalej jest? Mogę powiedzieć o takich autorytetach z mojego aktualnego życia, takich autorytetach powiedzmy terapeutycznych. To są terapeuci, którzy wprowadzają na przykład jakieś techniki terapeutyczne. To są na przykład osoby, z którymi miałam zajęcia. To na przykład moja superwizorka, która jest dla mnie bardzo dużym autorytetem właśnie takim zawodowym, takim merytorycznym. Natomiast jak myślę sobie o mnie, która była trochę młodsza, która rzeczywiście miała lat naście powiedzmy, to pewnie te autorytety były takie bardziej odległe, takie bardziej, nie wiem, pewnie literackie, pewnie książkowe, pewnie też sportowe. Myślę, że też rodzice są takim moim autorytetem, że to właściwie tak od zawsze jest, to się chyba tutaj nie zmieniło. A jacy byli idole właśnie w czasach pani młodzieńczych lat? Pamiętam w moich czasach, tylko to było tak, że ja byłam wtedy jeszcze dzieckiem. To było trochę tak, że ja byłam takim dzieckiem, które pretendowało do bycia nastolatkiem i trochę z tej perspektywy dziecka, to właśnie pamiętam taki wielki boom związany ze Spice Girls, trochę związany później z jakąś Britney Spears, ale też przyznam, że ja byłam zawsze gdzieś trochę tak daleko od tego, że jak właśnie moi rówieśnicy rozmawiali o tych wszystkich osobach, które znają i znali, oglądając właśnie jakieś MTV czy jakieś inne stacje muzyczne, które wtedy się oglądało, to ja byłam bardzo do tyłu. U mnie w domu się nie oglądało tych rzeczy, więc ja nigdy nie wiedziałam. Zawsze ktoś się pytał, a kto to śpiewa? A lubisz kogoś? Ja nigdy nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć, bo najczęściej po prostu tych osób nie znałam. Natomiast pamiętam właśnie z mojego dzieciństwa, że był rzeczywiście taki wielki boom na Spice Girls i wszyscy po prostu to śpiewali. Byłam nawet w kinie, pamiętam na jakimś filmie o Spice Girls, nie wiem, z 10 lat może miałam, może z 9. Ale myślę sobie, że też no, w miarę pewnie dorastania to ci idole się zmieniali, no bo też zmieniało się pewnie jakieś towarzystwo, w jakim się obracałam, że byłam na przykład w liceum w klasie humanistycznej i tam często też właśnie ci idole byli tacy bardziej zbuntowani, tacy bardziej pod prąd, tacy trochę inni. Jaka jest dzisiejsza młodzież? Jak ona się różni od tej młodzieży z przeszłości i czy w ogóle się różni? Wydaje mi się, że jeśli zadałabym to pytanie na przykład moim rodzicom albo pokoleniu moich rodziców, to z pewnością zauważaliby dużo różnic. Zauważaliby właśnie to, że trochę inaczej funkcjonują, że trochę też dostęp do informacji, dostęp do technologii zupełnie się zmienił i myślę, że zrewolucjonizował też podejście do wielu rzeczy, trochę też osłabiając jednak autorytet taki wynikający ze starszeństwa, taki autorytet, który zawsze gdzieś tam w naszej kulturze był istotny. Zresztą myślę nie tylko w naszej kulturze, no bo pewnie tak było, że ta starszyzna plemienna gdzieś tam była uznawana za mądrą, doświadczoną i z jej zdaniem liczyło się wielu. Teraz trochę jest tak, że każdy z nas może sobie wszystko wygooglać, nie potrzebuje zadawać pytań rodzicom, nie potrzebuje zadawać pytań dziadkom, bo sama to wszystko może sobie znaleźć. Więc myślę, że dla tego starszego pokolenia to na pewno pytanie o to, czy ta młodzież jest inna, to odpowiedź na to pytanie z pewnością byłaby twierdząca. Ja myślę jednak, że nie jest inna. Ja myślę, że tak pracując właśnie w gabinecie na co dzień z młodzieżą, to dostrzegam to, że bardzo często właśnie taki negatywny, czarny PR, który ma ta młodzież, jest zupełnie nieadekwatny do tego, jaka ona jest,
jak ona funkcjonuje. Trochę się przyzwyczailiśmy do tego, że tak opowiadamy o takim pokoleniu, dla którego liczą się tylko smartfony, komórki, technologie, internet, siedzenie gdzieś tam na czatach. I trochę widzimy ich w taki sposób, taki odwrażliwiony, trochę odczłowieczony, jak takie trochę roboty, jeden przy drugim, które coś tam robią w sieci i nie są zainteresowane prawdziwym życiem. A ja na przykład mam bardzo wielu nastolatków, którzy bardzo lubią czytać książki, którzy bardzo często o tych książkach mi opowiadają, którzy mają bardzo szerokie zainteresowania bardzo różnymi dziedzinami. I myślę sobie, że to akurat się nie zmieniło, że pewnie i w moim pokoleniu tak było, i w pana pokoleniu pewnie też tak było, że były osoby, które były zainteresowane, nie wiem, graniem w piłkę, tak? Były osoby, które były zainteresowane jakimiś grami. W moich czasach już tak było, że się grało na komputerze, mój brat grał godzinami, więc nie jest to dla mnie nic jakby nowego, a były osoby, które były zainteresowane literaturą, czy były zainteresowane, nie wiem, rysowaniem czy malowaniem. I myślę sobie, że trochę to jest kwestia naszego spojrzenia na tą młodzież, że jak patrzymy tak naprawdę też na to, co się dzieje jakby w rozwoju, takim emocjonalnym, też takim biologicznym, to być może różnica polega na tym, że zmiany biologiczne trochę przyspieszyły, że to dojrzewanie zaczyna się trochę wcześniej, że w tym sensie rzeczywiście czasami, gdy widzimy uczennice szkoły podstawowej, to one wyglądają bardzo poważnie. I nie tylko ze względu na strój, makijaż i tak dalej, ale też w ogóle ze względu na takie biologiczne cechy, więc pewnie to jest jakaś różnica, która jest. Druga różnica być może wynika z takiego modelu rodziny, z modelu funkcjonowania, który trochę się zmienił i który trochę się też zmienia, że bardzo często widzimy tylko to, że dzieciaki siedzą w telefonach i są nieobecne, a nie widzimy tego, że one nie mają często po co być obecne, jeśli rodzice nie są obecni albo jeśli nie ma kogoś, kto z nimi ten czas spędzi w realu, kto ich tego nauczy. Tutaj ewidentny wpływ na te zmiany, co pani powiedziała, no, miał ten rozwój internetu, rozwój właśnie technologii, że teraz każdy ma ten telefon od właśnie najmłodszych lat i sobie go używa. Pojawia się pytanie, czy to nie jest czasami przesada, że właśnie te dzieci często wolą to po prostu kontaktu z rówieśnikami. Pewnie to jest problem dużej części nastolatków czy dużej części dzieciaków, ale odpowiedzialność za ten problem to zupełnie nie jest po ich stronie, nie? Że trochę odpowiedzialność za to ponosimy my dorośli, ponosimy my rodzice, którzy pozwalamy na to, ponosi cały taki system, powiedzmy, społeczny, który gdzieś tam to pochwala, który gdzieś tam to popiera. To tak jakby, myśląc o tym tak bardzo szeroko, to jest od takiego momentu, kiedy idziemy z dzieckiem na przykład do restauracji, no i dziecko jest jakby dzieckiem, zachowuje się różnie, my się staramy, dziecko zachowuje się różnie, no ale ostatecznie pod naporem krzywych spojrzeń naszych towarzyszy, czy ludzi, którzy siedzą przy innych stolikach, no włączamy tą bajkę, no bo nie chcemy, żeby nasze dziecko komuś przeszkadzało, bo dzieci przeszkadzają, po prostu dzieci przeszkadzają. I to nie jest wina dzieci, tylko to jest wina tego, że trochę jako społeczeństwo mamy dla nich mało miejsca. Później znowu jest tak, że faktycznie warto to też trochę w rodzinie odwrócić i zobaczyć, kto ile czasu spędza z telefonem. Bo jakby te zarzuty są kierowane tylko do dzieci, tylko do nastolatków. Natomiast ja bardzo często słyszę w gabinecie relacje nastolatków, którzy mówią, że z moją mamą się nie da porozmawiać, bo ona cały czas siedzi na telefonie. To siedzi na telefonie to jest po prostu hasło, które się pojawia bardzo często. No to jeśli my sami, tak, siedzimy cały czas na telefonie i nie mamy uwagi na to dziecko, to trochę uczymy je, że w sumie lepiej siedzieć na telefonie niż nawiązywać kontakt ze swoim dzieckiem. Czyli relacja z telefonem w sumie jest ważniejsza niż relacja z człowiekiem. Ja trochę myślę sobie, że bardzo często jest tak, że zrzucamy na tych nastolatków całą odpowiedzialność za to, jak to wygląda. Oni są trochę ofiarami tego systemu. To nie jest tak, że oni nie chcieliby inaczej, ale bardzo często oni nie umieją inaczej, bo nikt ich tego nie nauczył, po prostu. Bo czerpią wzorce ze swoich rodziców, bo czerpią wzorce ze swoich rodzin, bo coraz trudniej im się też skomunikować z kolegami. No bo to jest trochę tak, że mamy w domu nastolatka, czy mamy w domu dziecko, no i jeśli chcielibyśmy, żeby miało kontakt z rówieśnikami, to moglibyśmy zaprosić do swojego domu, nie wiem, koleżanki tego dziecka albo kolegów tego dziecka. Kiedyś to było bardzo popularne, że dzieciaki się odwiedzały. I oczywiście rozumiem, wiem, że tak jest, że istnieją jakieś, nie wiem, bloki i te dzieci czasami się pod tym blokiem spotykają, ale równocześnie my też jako rodzice nie pozwalamy tym dzieciom swobodnie sobie pod tym blokiem biegać, tak jak kiedyś, no bo teraz świat jest taki niebezpieczny, więc nie wychodź i nie chodź sam. No i tak naprawdę, to gdzie to dziecko ma te relacje nawiązywać? No nie bardzo ma gdzie. A cały czas pokazujemy mu, że w sumie po co masz to robić, jak mama siedzi na telefonie, tata siedzi na telefonie, no to ty też sobie siedzisz na telefonie i wszyscy mają spokój. No wiadomo, też łatwiej na przykład sobie znaleźć zajęcie w domu na telefonie niż szukać gdzie indziej, na przykład wychodząc, uprawiając jakiś sport, co też przy okazji jest bardziej wartościowe, bo jednak dbamy o swoją fizyczność, chociażby bieganie, sport dla każdego, wystarczy tylko chcieć. No ale właśnie to nie jest też takie popularne myślenie o tym. Wszędzie jest głośno o tym TikToku, prawda? Ktoś zainstaluje i nagle się wciąga w to, a
W bieganie też się wbrew pozorom można wciągnąć, mówię to z autopsji, no ale jednak nie ma o tym tak głośno, to też młodzież o tym nie wie do końca. No trochę tak i trochę to każda rzecz, która jest związana z wyjściem, jest trochę też takim wychodzeniem z mojego bezpiecznego miejsca. Jak siedzimy na tym telefonie, na tym TikToku, czy na czymkolwiek, na czym siedzimy, to trochę my jesteśmy tacy zarządzający i kontrolujący. Oglądam, co mi pasuje, przeskroluję sobie na następny filmik, jak ten mi się nie spodobał, tak? Zostawię lajka albo nie zostawię. Zrobię z tym, co będę chciał. Zawsze jak wychodzimy i trochę otwieramy, nie wiem, przestrzeń swojego domu, jak otwieramy drzwi, wychodzimy na zewnątrz, jak wychodzimy na spotkanie z jakąś inną osobą, to jest duża pula, która jest poza naszą kontrolą. To jest trochę takie spotkanie z nieznanym, bo nie mamy aż takiego wpływu, nie przeskrolujemy sobie osoby, która nam się nie spodoba. Ktoś może nam powiedzieć coś niemiłego, ktoś może na przykład na nas patrzeć i nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić i czy coś musimy zrobić. Będziemy mieć jakieś myśli w związku z tym, z którymi trudno będzie nam sobie poradzić. Więc tak naprawdę bardzo często też ten wybór telefonu to jest to, że z jednej strony, co właśnie usłyszeliśmy, że on jest łatwiejszy, nie, niż wyjście pobiegać, ale też jest bezpieczniejszy po prostu. Dopóki nie stanie się to wychodzenie dla nas równie bezpieczne i komfortowe, a nie stanie się, jeśli tego nie będziemy praktykować, jeśli ktoś nam nie pokaże, że okej, to jest normalne, możesz wyjść, nic się nie dzieje, tak? To trudno nam będzie to odkryć i trudno nam będzie z tego zrezygnować, no bo jesteśmy w bezpiecznym świecie, który jest w pełni przez nas kontrolowalny, tylko że on nie do końca jest prawdziwy, że jakby problem polega na tym, że wcześniej czy później przychodzi moment jakiejś konfrontacji z rzeczywistością. I jak nie mamy umiejętności, żeby sobie z nią poradzić, to bardzo destrukcyjnie wpływa i na nasze samopoczucie, i też na nasze zdrowie psychiczne. Kim są właściwie dzisiaj idole dzieci? No i tutaj ja odpowiem na to pytanie szybciutko, że duża część dzieci dzisiaj na takie pytanie, kim jest twój idol, odpowiedziałaby, że no to jest jakiś influencer. W zasadzie czemu dzieci widzą autorytet w tych youtuberach? Myślę, że to tak naprawdę trochę wynika z tego, tak jak ja wspomniałam wcześniej o tym Spice Girls i tej Britney Spears, to ja pamiętam to z czasów, jak ja byłam właśnie dzieckiem i to był taki przekaz, że to jest modne, że starsze dzieci ode mnie to lubią, że starszym dzieciom ode mnie to się podoba, czyli właśnie takim nastolatkom to się podoba, więc to jest fajne. Czyli patrzyło się na tych starszych i uważało się, że oni to już są starsi i wiedzą, że oni już są tacy prawie że dorośli, bo się wydawali duzi i wyrośnięci. No i jak coś im się podobało, to od razu się przyjmowało, że to jest takie fajne. I myślę, że zainteresowanie dzieci youtuberami trochę wynika z tego, że uważają, że jest taka moda wśród nastolatków i wśród młodzieży. Więc tak naprawdę bardziej pewnie trafne byłoby pytanie o to, dlaczego jest taka moda wśród nastolatków, czy w ogóle wśród ludzi starszych. I myślę, że to wynika po prostu z tego, że to jest bardzo przyjemny model życia, przynajmniej wygląda to na przyjemny model życia. No i jak mamy takiego nastolatka, który porównuje sobie swoich rodziców, którzy ciężko pracują na jakimś etacie, nie ma ich w domu, bo po 8 godzin czy 9 z dojazdami wliczając są nieobecni, bo muszą ciężko zarabiać pieniądze, no to takie życie takiego youtubera, który wyleguje się na Malediwach, wydaje się po prostu bajkowe. Taki sposób zarabiania pieniędzy wydaje się bardzo łatwy, przyjemny, nieczasochłonny. No plus myślę sobie, że to działają też takie mechanizmy, które działają na nas dorosłych, że coś jest po prostu ładne, miłe dla oka, kolorowe. Myślę, że jak patrzymy tak na to, to zawsze mając do wyboru jakąś szarą rzeczywistość i mając do wyboru jakąś kolorową bajkę, to wybieramy tą kolorową bajkę, że ta kolorowa bajka wydaje nam się atrakcyjniejsza. Inna sprawa to myślę sobie też, jak się nad tym zastanawiałam trochę ostatnio, to też to, jakie treści są promowane dla osób dorosłych. No bo przecież to nie chodzi tylko o to, że influencerzy, tak, youtuberzy, twórcy jacyś internetowi są autorytetami czy idolami nastolatków. Dorośli ludzie też w to wpadają. I trochę jest to, myślę, jakieś pokłosie tego, co się dzieje w ogóle z naszą kulturą. Czytałam ostatnio właśnie taki fajny tekst o tym nowym filmie, który szedł na Netflixa, o gdyńskim czy gdańskim gangsterze. Nie oglądałam tego filmu. Natomiast bardzo mi się podobał ten opis, w którym rzeczywiście autor też stawiał taką tezę, że z człowieka, który był gangsterem, stał na bramkach w klubie, parał się tak naprawdę bardzo takimi niemoralnymi zachowaniami, robi się teraz bohatera, że on staje się bohaterem, on staje się jakąś postacią kultową. Nawet widziałam na TikToku kilka filmików, które pokazywały gdzieś tam, że o, tu był ten klub, kiedy, gdzie on tam stał na bramce. Nawet Narcos, serial o Pablo Escobarze, no też to nie jest, myślę, osoba do naśladowania, a jednak też się stała legendarna, co najmniej. Tu się też pojawia pytanie, czy takie osoby są dobre do naśladowania, czy właśnie ci, którzy teraz są sławni, czy sławni będą. Z jednej strony to, co mówisz, tak o tym Narcosie, to trochę to pokazuje, że z jednej strony no, zawsze przecież byli też negatywni jacyś czarni bohaterowie, ale z drugiej strony mam wrażenie, że w naszych czasach
zaciera się gdzieś granica pomiędzy tym, czy to jest dobry bohater, czy jest niedobry. Oglądamy jakiś film i w sumie nie mamy problemu, żeby utożsamić się z tym czarnym bohaterem, żeby utożsamić się z tym kimś, kto robi złe rzeczy, kto robi bardzo złe rzeczy i na przykład kogoś torturuje. Ci bohaterowie są pokazywani, nie wiem, no być może dobrze, że tak po ludzku, taką swoją ludzką stroną czy sercem, ale z drugiej strony to trochę tak zniekształca taki jasny obraz rzeczywistości, że to jest dobre, to jest złe, tak? Że tak należy robić, tak nie należy robić. To jest taka zmiana, która w kulturze współczesnej myślę, że jest bardzo widoczna, bo nawet jak popatrzymy na taką literaturę dydaktyczną, taką, nie wiem, powiedzmy XIX-wieczną, no to jednak tam zawsze było wiadomo, że no ten robi dobrze, ten robi niedobrze. Albo, że jakieś postawy są promowane i są szlachetne, a jakieś postawy są piętnowane i są niewłaściwe. A teraz trochę mamy taką relację, że w sumie no nie ma dobrych, nie ma złych. Najlepsi to są ci, co są najbogatsi, bo oni są najcwańsi i mają najlepiej i potrafili się ustawić w życiu. To właśnie się sprowadza trochę do tego powiedzenia, że pierwszy milion trzeba ukraść. No trochę nam się wydaje, no tak, no pierwszy milion trzeba ukraść. Nie moja wina, że musiałem ukraść pierwszy milion. A co miałem, tak jak ci wszyscy nieudacznicy, pracować za najniższą krajową? No coś musiałem wymyślić, bo jestem przedsiębiorczy. Że trochę to też jest na takiej płaszczyźnie mylenia pewnych pojęć, że się nazywa nieuczciwość przedsiębiorczością na przykład. Właśnie jeśli chodzi o tą nieuczciwość, tak jak pani powiedziała, to tu też się pojawiają nasi youtuberzy, którzy są załóżmy tymi idolami, po czym nagle wychodzą różne afery o przekrętach czy wykorzystywaniu swoich widzów w inne sposoby, wykorzystując swoją popularność. No i właśnie też można by powiedzieć, że no, pierwszy milion trzeba ukraść, prawda? To, że oszukali swoich widzów, oni klikali jakieś rzeczy i za to dostawali pieniądze, no to cel uświęca środki, prawda? Właśnie to jakby niebezpieczeństwo polega na tym, że jak my jesteśmy dorosłymi ludźmi, już takimi ukształtowanymi, to mamy świadomość, że to, co oglądamy, niekoniecznie jest prawdziwe. I problem polega trochę na tym, że dzieciaki czy nastolatki nie mają tej świadomości. Że ja na przykład w gabinecie często słyszę takie pytanie, jak poruszam ten temat, bo bardzo często o tym rozmawiam, słyszę takie pytanie, ale myśli pani, że to naprawdę tak jest, że te dziewczyny właśnie z Instagrama nie wyglądają tak rano? I ja mówię, no myślę, że na pewno tak jest. Ale chodzi o to, że jakby ktoś, kto siedzi naprzeciwko mnie, nie ma tej świadomości. Tylko ogląda właśnie jakieś takie wyprasowane zdjęcie i wydaje mu się, że dokładnie tak jest, że to jest rzeczywistość jeden do jednego. Ja myślę, że też młodzi bardzo często przyjmują pewne zachowania do siebie, czy też naśladują te osoby. I na przykład jest, to już było, patostreamy. Teraz już tego mi się wydaje nie ma, ale kiedyś to było popularne. Tam były promowane no, treści patologiczne co najmniej. I na przykład idąc sobie później w szkole, słyszało się, że nagle jakąś wiązankę, która może być śmieszna, ale to dziecko to mówiło, nawet nie zdając sobie często sprawy, co to znaczy. Powiem ci o takim moim doświadczeniu właśnie z TikTokiem, którego założyłam pierwszy raz bardzo dawno temu, ale jakoś bardzo szybko jakby stamtąd wyszłam, bo zupełnie nie mogłam się tam odnaleźć. Czułam się za stara po prostu na to. Ale teraz ostatnio założyłam jakby drugi raz, czy zalogowałam się drugi raz i byłam zszokowana, naprawdę zszokowana ilością głupich filmów, filmów, które nagrywają osoby pod wpływem alkoholu, osoby, które myślę, że są po prostu alkoholikami, czy osoby chorujące właśnie psychicznie, osoby starsze, nie mówię tylko o jakichś nastolatkach, bo rozumiem, że są tego nieświadome. I byłam zszokowana, co się dzieje, kiedy faktycznie ludzie mają pełny dostęp do internetu i łatwość w publikowaniu różnych treści. Nie ma żadnej cenzury, nie ma niczego. I gdy dziecko na przykład ma pierwszy raz kontakt z TikTokiem i sobie założy konto na TikToku, bo rodzic mu na to pozwala, albo rodzic tego nie kontroluje, to też zobaczy rzeczy, których nie powinno widzieć. Jak możemy chronić siebie, jak możemy chronić właśnie młodzież przed tymi treściami? O, myślę, że z chronieniem siebie to jest trochę tak, że powinniśmy po prostu mieć świadomość tego, po co wykorzystujemy nasze telefony, po co korzystamy z internetu, dlaczego wchodzimy na pewne treści. A jeśli chodzi o innych, to myślę, że jedyny sposób to po prostu jakaś rozmowa i uświadamianie tego, że to jest problem i że to jest zagrożenie. I to rozmowa zarówno z dziećmi, jeśli mamy taką możliwość, jeśli mamy kuzyna, kuzynkę, jeśli mamy kogoś, kto mógłby być potencjalnie zagrożony tymi treściami, ale też rozmowa z rodzicami i pokazanie, że no sorry, musisz przejąć nad tym kontrolę.